Były policjant z Leszna zabił 13-latkę na drodze. Po wyroku uciekł. Teraz prosi o uniewinnienie. Krystian G. Były policjant został skazany za zabicie 13-latki na przejeździe dla rowerów pod Lesznem. Do więzienia jednak nie trafił, bo uciekł. Teraz jego obrońca domaga się uniewinnienia przed sądem drugiej instancji. 13-letnia Tosia wybrała się 16 lipca 2021 roku na wycieczkę rowerową z koleżanką i kolegami do Leśniczówki pod Lesznem, województwo wielkopolskie. Wracała już do domu. Nastolatkowie byli już w pobliżu wsi Nowy Świat. Przejeżdżali przez przejazd rowerowy. Tosia wjechała na niego wolno. Nie spodziewała się, że zza zakrętu wypadnie z szybkością strzały samochód byłego policjanta. Krystian G., zdaniem biegłego, pędził 129 km na godzinę drogą, na której jest ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Uderzył w Tosię z taką siłą, że dziewczynka wpadła do środka jego samochodu. Nastolatka została w ciężkim stanie przetransportowana do szpitala. Niestety kilka dni później zmarła. Tymczasem Krystian D., pomimo tego, że groziło mu nawet 8 lat więzienia za zabicie Tosi, chodził wolno. Wpłacił 5000 zł kaucji i odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Prokuratora nawet nie wnioskowała o areszt, chociaż badanie wykazało, że 32-letni kierowca był pod wpływem narkotyków. Śledczy nie obawiali się, że były policjant ucieknie. Krystian G. pędził prawie 130 km na godzinę. W lipcu 2023 roku w sądzie w Lesznie zapadł wyrok. Były policjant został skazany na 5 lat i 3 miesiące bezwzględnego więzienia. Krystian G. jednak nie wysłuchał decyzji sądu, bo zniknął. Nikt nie wie, gdzie się podziewa, przestał wrzucać zdjęcia na profile internetowe. Nie przeszkodziło to jednak jego adwokatowi odwołać się od wyroku. W poznańskim sądzie domaga się uniewinnienia swojego klienta. Uważa, że wymierzona mu kara jest rażąco surowa. Podważa też wyliczenia biegłego, który stwierdził, że gnał prawie 130 km na godzinę. Jakby tego było mało, zaraz po wypadku wyrzucił w krzaki obok narkotyki. Później je znaleziono i skazano go również za to. Były policjant z Leszna zabił Tosię i zniknął. Przez pół roku policjantom z leszczyńskiej komendy nie udało się odnaleźć byłego kolegi. Sąd nie wystawił za nim listu gończego. Krystian G. PS Doberman jeszcze do niedawna chwalił się w mediach społecznościowych swoimi treningami do MMA, pokazywał bicepsy i prężył się do aparatu. Teraz zaszył się i nikt nie wie, gdzie jest. A rodzina Tosi cierpi, widząc, że wymiar sprawiedliwości przez tyle czasu nie potrafi ukarać człowieka, który zabił dziewczynkę.